I kolejne moje dzień dobry. W ten piękny poranek. Dzwonię tylko z wiadomością, że jak ktoś chce się opalać w sobotę, to naprawdę niech uważa. Zapowiedzieli właśnie, że temperatura 40 stopni w cieniu w okolicach Walencji i Alicante. Także jak ktoś się wybiera, parasolki, filtry maksymalne i tak dalej. W obostrzeniach na razie nic się nie zmienia. Byłem na lotnisku, wiele ludzi już przyjeżdża i większość ludzi nie zdejmuje maseczek. Nie trzeba, ale wszyscy w nich chodzą. Ja powiem wam, że udusiłbym się. Ja po prostu nie mogę w takim czymś oddychać. No ale każdy robi tak, jak potrafi. Najważniejsze, że sezon się rozpoczął. Masa ludzi do obsłużenia. Wczoraj padł mój niechlubny, bardzo niechlubny, bo tu nie ma się czym chwalić, rekord, gdzie musiałem pracować 42 godziny non-stop. No taki jest napór i taka jest sytuacja. No ale miejmy nadzieję, że to wszystko się ustabilizuje. Przyjeżdżajcie i na pewno jak ktoś coś ma, jakąś sprawę do załatwienia związaną z numerem mnie czy z oglądaniem, to umawiać się dużo wcześniej. I w kwestii transportu to praktycznie do września już tylko będę podawał sytuację, kiedy jadę, a jadę na przykład pusto, czy tak jak dzisiaj jadę na lotnisko do Walencji na lot z Modlina, bodajże 20 ląduje samolot, to z tamtej strony mam puste miejsca, w tamtą mam zajęte, a tak czekam na dalszy rozwój wydarzeń i pozdrawiam z mojej bazy wyjściowej w Gandii.